Witajcie wszyscy z tej strony, znowu starkej, i mam dla Was wszystkich dosyć smutną wiadomość. Otóż w czwartek, na przed, jakoś koło wieczoru, nagrałem Wam odcinek z Sekiro. Dosyć długi, I z tego też powodu długo się przetwarzał i w ogóle wszystko. No ale skracając z niepotrzebne rzeczy, tak długo się mielił, że tak to można chyba nazwać, że był gotowy dopiero na wrzucenie dzisiaj. Dosłownie jakieś 20 minut temu był gotowy już do kliknięcia publicznie, i po prostu by był już dla Was na jutro. Czy tam zaplanuj, nie pamiętam co to było. Chyba zaplanuj. No ale. YouTube go odrzucił, nie wiem czemu, jakoś zniknął magicznie. Nie mam go na liście nic. Z dysku też zniknął, tak więc. Kilka godzin mojej ciężkiej charówy w Sekiro. Tutaj mogę wręcz powiedzieć kilka godzin, bo dosyć mocno był zedytowany, bo wycinane elementy niepotrzebne w ogóle. No po prostu przepadło. Sprawda niewiele was ominęło, bo tam. Dobra, może niewiele trochę źle powiedziane. Tak naprawdę to utraciliście moje starcie z płonącym bykiem. I trochę dalszego zwiedzania, gdzie tam można powiedzieć, o dwóch MPS-ów odblokowałem. Jeden był chyba też w oryginalnej serii. Tam na boku od głównej bramy zamku Ashina Ten, który daje wam informacje na temat Właśnie tych sygnałów dymnych A drugi to handlarz, zresztą Jutro nagrywam kolejny odcinek taki W też będę trochę tłumaczył, więc tam zobaczycie tego handlarza Pokażę wam też co udało mi się zakupić w ogóle No ale niestety, stały się nieprzyjemne, smutne Ale musiałem was poinformować, żebyście po prostu być szczerym z wami i żeby, no, to było jasne, co się stało. Chyba nie będę przedłużał późna godzina. Zresztą sam też jeszcze mam parę rzeczy do ogarnięcia dzisiaj, przed jutrzejszym dniem. No więc trzymajcie się i miejmy nadzieję, że, no, następny odcinek z Sekiro nie będzie miał takich problemów. Hej.